specjalna w sklepach Euro. Już od dzisiaj. 3D, LED TV Sony, internet 200 Hz, Skype za 2640 zł. LED TV Samsung 37 cali, 100 Hz za 1880 zł. Laptop Lenovo, pamięć 4 giga, dysk 500 za 1590 zł. Euro, nowy rynku RTV DGD w Polsce. Cisza, nie? No, mam święty spokój, ale niestety nie mogę tylko popatrzeć. Jak udało ci się dzisiaj zagrać? Moi rodzice wyjechali na imieniny do ciotki. Wyraźnie powiedziałem, że nie będę tracił czasu na jakieś integracje rodziny. Cicho, tyle gadacie, szkoda czasu. Ale śmietnisko! Nawet ścieżek nie widać. O, też. Zawracaj nam głowy, dobrze? Dzięki, cześć. Ale jesteś miły, miły. Też cię kocham, wiesz? Wiecie, że MSP jest dla nich nieważne. A i ty, te samochody. Graj i daj sobie i innym pograć. Ale obciach. Ja tam wolę LG. Jakie LG? No właśnie, oni Samsungi, a ja też LG. A, ale jakie Samsungi? Nie wiesz? To nie powiedziałam, że chodzi o samochód? Ona nadal nie rozumie. No sorry, ale... Cicha, to przez was. To wymaga takiej koncentracji. Czy wy musicie gadać? A ty zostaw tę dechę. Julka, zastopuj, albo gdzie indziej pojeździć. Rozkojarzam się. Znowu klapa. Ja wam dołożę. To jest park, tak? Nie. I pod tym wysypiamy śmieci. Są alejki, tak? Nie. I mam prawo. Tu, na tej hulajnodze. Nie. Ej, to wy raczej zmiatajcie do domu. Chyba wszystko jedno. Gdzie wy gracie? My też mamy prawo do wypoczynku. Na świeżym powietrzu. W świetnym towarzystwie. Z kumplami. My też mamy prawo. Daj nam szyb. Zostaw nas w spokoju. Nie, bateria mi pada. O masakra, nie dogram
10. Ojejku, jakie śmietnisko! Znowu ta nawiedzona. Dajcie jej spokój. Daj, pomogę ci. Wczoraj też była jakaś wariatka. No właśnie, wariatka, szkoda gadać. Nie, mówcie poprawnie. To ekolożka. Jednym słowem, wariatka. Traci czas, nie to co my. Ja? Chyba wytrać się swój cenny czas i w dodatku siedzicie na śmietnisku i tylko gracie. Ech, to wasze niby życie. Dzięki, Juleczko. Wariatka, haha. Cicho, nie mów tak, po prostu jest inna. Co ty tak za nich tak bronisz? Przynajmniej jeden normalny, bo wy tylko ze wszystkich. Tam. Wiecie, co przeczytałem na czacie? Co? To oni już mają po 90 levele. A co to są te levele? Masakra! Cisza! Grajmy. Nie wiem sama, na co się zdecydować. Bluzka czy spodnie? Ja ostatnio kupiłam taką różową neonową. Mówi ci super na infra. Dziewczyny! Pogadać to wy sobie możecie na czacie, a nie w realu. Co za brak szacunku dla cudzej pracy. Są tu już jakieś inne ławki? Zmiatajcie! Dla pracy? Ha, jesteście dowcipni, żartowni się! No, ona ma rację. To ona pracuje, a my... Nie, tam nie przyjdziemy. To już zupełne śmietnisko. Dlaczego to zrobiłaś? Ta ziemia już nie oddycha. Dusi się. Wiodła łapę. Wiecie, Wera ma majfona. No dziewczyny, no tak nie można. Żyć nie dajecie. Czyli? To taki telefon. Ale wygląda jak pilot TV. No jak pilot TV, kto by chciał mieć taki telefon? Kto taki coś chce, to obcia. Starsi, mój dziadek ma, ale bez M. iPhone. Kto mi pomoże? To znowu ona, chodzi z tym kawałkiem płótna na tydzień, jak głupia. To patrzcie chociaż. Daj nam spokój. Otrzep się! Przestańcie ją tak traktować! Ja tego sama nie zrobię! Czego? Nie gadajcie z nią! Nie zrobię tego od razu sama, to znaczy nie powiedz nam, nie nakleję, nie wyhaftuję. To taka wiedza kolaż. Obrazu, kolaż, całkiem mi odbiło. A po co to robisz? Ja lubię kolory, a świat w mieście jest taki smutny. A nam jest kolorowo! Przecież nic nie widzicie, tylko te ekrany. Łucja, weź ty sobie lepiej wyhaftuj lajki na fejsie. Chodź, zagramy w Teletubisie. Lepiej zacznij się od Empera. Ona nawet tego nie zna. Spokój, przestańcie. Ja cię nauczę. No i pokaż, co tam masz. Do niczego nie jest mi to potrzebne. Świat wirtualny. Obcy mi ból.
Nie zasypiaj. Grajmy. Ciężko jest. Wczoraj grałem do rana. Dobrze, że dzisiaj nie było klasówki. Byłaby kolejna jedynka. Ja mam już 6 zagrożeń. Ale za to mam 83 na dole. Jak trzymałeś, to wbiłem 72. I tak słabo. Naprawdę nikt mi nie pomoże. Płyń stąd, mała, bo gramy teraz falą przerwę. Jeszcze tylko 1% i mi się pobierze. Jest, mam uruchamiam. Ale superowo. A ja nie mogę uruchomić pliku. Zaraz, a ściągałem przecież 2 gigabajty. A może masz procesor Interpol i5? Wymagana jest 7. No, wkurzyłem się. Nie gram w to bardziej jak wie. Dawaj, Lucio, co tam masz? Andersen już odszedł i zabrał z sobą wszystkie stokrotki, ale zapomniał o jednej. Na szczęście dla mnie skromny biały kwiatuszek, jak słoneczko, rozjaśnia smutny kawałek ziemi. Walczy na wysypisku jak rycerz na polu walki, taki mały bohater. Internetowej pod hasłem co chciałabym ocalić. Dobry pomysł. Podobno wam. A ja nie idę grać.
na tym, ale musimy zrobić z tym coś. To może będzie nasze logo. Zróbmy zdjęcie. O, dobrze! Ale musimy to jakoś objąć, rozwieźmy na drzewie. Dobra. Horyzont na sznurku.
nad ziemią, centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród tras. Podnoszę głowę i liczę do trzynastu. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. From my
milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, mówi, myślałem, że cię znam. Rzucam ją kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. You're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues.
Dziękuję bardzo. Ciotka Matylda ma kolor.
Je uspadasz na góry cine, czarodziejskim kwiatem.
rozłożyście złotych, zmagających się wiatrem do krwi. Miasteczko będzie w Polsce, jest i rynek w tej mieścinie. Na rynku pierwszy łobuz był Jankielek Wasserstein, a ojciec jego grajki był na ślubach, grał w Będzinie. I zwał się Abram Wasserstein i wszystko było fajne. Gdy Jankiel miał 16 lat, rzekł tata mu ty wóz. We skrzynce synu jest świat, ja stary jestem już. Jak tylko Żydek umie grać, to w świecie on nie zginie. Pamiętaj, kto ci skrzypce dał i co twój tata grał. Dźwięki starej piosenki, ojej, pójdą za tobą w świat. Skrzypki weźmiesz do ręki, ojej, zagrasz pieśń z dawnych lat. Czy to Rothschild, czy to Jan, każdy Żyd łzy w oczach ma, gdy się tę smętną piosenkę gra. Oj, bardzo ciężkie były dni na Muranowie w kinie i w barze nad Pomackim źle, choć trochę lepiej żył. Aż wreszcie, gdy w Pałacie grał, zapomniał o Będzinie i zwał się już Podnicki Jan, że swego mistrzem był. Lecz często Jankiel budził się, czy foxtrot grał, czy blues. Słyszał drżący głos, ten głos, co w przeszłość niósł. Jak tylko Żydek umie grać, to w świecie on nie zginie. Pamiętaj, kto ci skrzypce dał i co twój tata grał. Dźwięki starej piosenki, ojej, pójdą za tobą w świat. Skrzypki weźmiesz do ręki, ojej, zagrasz. Thank you.
serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady, to zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak da mieć, jak da mieć, jak da mieć. I jak moja ciocia jadzie z wrażliwości mleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, nie, nie zrozumie pan. Przedstawiam sprawczynię numer jeden, najważniejszą. Gdyby nie było Julii Skorty z klasy drugiej gimnazjum, na pewno nie powstałby tak zwany projekt. Co prawda zamierzeniem nie było stworzenie projektu, ale wyszedł nam dosyć duży projekt. Ja niczym taki Romeo do tej Julii startowałam dosyć długo w podchodach, żebym mogła ją zwabić do siebie na współpracę z książką. Sleep Face dosyć dawno już weszło na rynek. Między innymi kiedyś były to płyty analogowe. Na dzień dzisiejszy już się to rozpowszechnia troszeczkę głębiej. Propozycja była książka. Na dzień dzisiejszy dosyć duży projekt nam wyszedł. Mamy przyjemność przedstawić w krótkim czasie, jak taka okładka żywa i forma tego projektu powstawała. Mamy malutko czasu, więc myślę, że Julia tutaj postara się pokazać, zaprezentować, jak działaliśmy na okładce. No, powiem tak, na pewno byli potrzebni młodzi ludzie, czyli w cudzysłowie tak nazwaliśmy, że był to casting na modeli. Na ten moment też coś takiego powstanie. Będziemy potrzebowali jednego modela, modelkę. Julia, proszę cię, szukaj jako ta główna sprawczyni. Więc może wybierzemy trzy osoby. Przede wszystkim na początku wybieramy okładkę i teraz pokażemy do Stokrotki i Demonów. I model, modelka musi przede wszystkim pasowywać się tutaj kolorem włosów, czy też budową ciała, zależy ile jest pokazane na okładce. Więc teraz może weźmiemy te trzy osoby. Ty proszę tutaj i może jeszcze, proszę na scenę. Zapraszam. Może tutaj ty możesz. Może się przedstawcie. Będzie łatwiej. Zuzanna. No to jak widać na okładce postać ma długie blond włosy, które no, muszą wystawać trochę, więc widzimy, że Zuzia tutaj się nie nada, więc niestety odpada. Dziękuję. Brawa dla Zuzi. Julia, to tutaj mamy już lepiej, bo mamy długie włosy, blond końcówki, ale też tak średnio właśnie. Brawa. Wiktoria ma tutaj chyba najlepsze włosy, bo chodzi o kolor głównie. W tym wypadku jak najjaśniejsze, więc może poprosimy, żeby usiadła. Czyli witamy wśród modeli. Brawa na razie na ten moment. No
Następnie musimy ustawić postać tak, jak jest na okładce, więc zobacz sobie, jak ona siedzi. Zakrywa twarz. Czyli najpierw musi się zaprzyjaźnić, musi popatrzeć po pierwsze. Po pierwsze musi popatrzeć, w którą stronę ma się nachylić, którą rękę ma podeprzeć. Więc jeśli ktoś ma problemy z lewą, prawą stroną, no to troszkę gorzej, to tak jak z prawem jazdy. Ale o, już jesteśmy bliżej celu, co prawda nie patrzymy się w okno, bardziej w twarzą do widzów, a może bym powiedziała nawet w moją stronę, o tak. I za chwileczkę będziemy dopasowywać okładkę do postaci i do Wiktorii, dobrze mówię? Jak się pomylę, to proszę o wybaczenie. I Julia pokaże nam, co musimy zrobić, jakie kroki poczynić, żeby powstała nam później magiczne sleeve face, czyli ta żywa okładka, i byśmy mogli później zapromować właśnie między innymi i tą książkę, i to coś, co się w niej mieści, czyli tekst. Zapraszam Julię, czyli naszą sprawczynię. Zakładam, że nie braknie nam sceny, ponieważ jest tutaj ważna na pewno odległość, kąt nachylenia, ustawienia, światło. No nie jestem fotografem numer jeden, tylko daleko, daleko w tyle. Julia tu działa, więc myślę, że troszeczkę nam podopowiada. Ja robię jako statyw, czyli osoba, która usilnie stara się wpasowywać okładkę do Wiktorii. Julia tutaj będzie mówić, może. Na pewno nie ta ręka. Tak? Ale... No dobrze, no to musimy przede wszystkim, może musiałabym zejść, żeby to było dobrze, bo musimy mieć dobrą odległość, żeby było widać, czy wpasowuje się w tą okładkę, bo później ciężko jest to jednak na komputerze jakoś zmniejszać, powiększać, obracać, przycinać to, żeby wyszło tak, jak ma wyjść. Więc tutaj, jak to tworzyliśmy, to pani po prostu chodziła i była tylko na polecenia, można tak powiedzieć, dalej, bliżej, trochę w lewo, trochę w prawo. I tak, ja robiłam zdjęcia. Może tutaj pan pokaże? Zapraszamy zdjęcie na modelkę. Więc tak wygląda nasza modelka, która jest na efekcie końcowym, ją widać. I zrobiliśmy tak, może następne. I tutaj widać, jak to było przypasowywane. I zawsze robiłam zdjęcie właśnie takie jeszcze z tą ręką, żeby później wiedzieć, właśnie widzieć efekt końcowy, jak to ma wyjść. Trzecie. No i tutaj widzimy już, jak to wygląda na końcu z nałożeniem. Istnieją jakby różne formy sleeve face. Niektórzy zostawiają z tą ręką, jak było widać na drugim zdjęciu. Jednak my uznaliśmy, że lepiej wygląda to bez tej ręki, bo ona trochę zaburza. I tak to właśnie wygląda. Z perspektywy czasu to nie jest najlepsze zdjęcie. Tutaj widzimy, że trochę ta ręka, jak przy okładce, jest zniekształcona, można powiedzieć. Więc to było jedno z pierwszych zdjęć. Później robiliśmy już coraz lepsze. I tutaj mamy na przykład jedno z tych najlepszych pokazane. I to jest Trudny trup Joanny Chmielewskiej. I na nim jest Wojtek Haska. I właśnie w sleeve face chodzi też o to, żeby pokazać trochę biblioteki, czy miejsca, w którym to robimy. Więc tutaj mamy kawałek, półek, jakieś tam gazety, książki. I żeby przede wszystkim postać była, jak widać, tutaj musi być ubrana, mimika musi być, też musi leżeć w miarę naturalnie, można powiedzieć, jak na trupa, więc może... To znaczy się, tak żeśmy oceniły i wybrały, że jednak jest to jedno z lepszych zdjęć, nawet jeśli gdziekolwiek dawaliśmy dalej do publikacji, czy też internetowej, czy wersji papierowej, no każdy jednak wybierał spośród tych zdjęć to, myślę, że przede wszystkim dlatego, że oddaje miejsce, czyli jak to kryminał Chmielewskiej, ten hasło Trudny trup,
czyli gdzieś tam wyciągnięta szuflada, rozsypane książki, poukładane. On świetnie się wpasowywuje całą swoją postacią ciała do fragmentu nóg, które są przedstawione na okładce. Zamysł był przede wszystkim taki, tak jak powiedziałam na samym początku, żeby cały czas popularyzować czytelnictwo, w jakikolwiek sposób sygnalizować, ponieważ pokolenie po 90 roku urodzone niestety swój czas i uwagę ma zaledwie do 11 minut. Lata późniejsze będą coraz trudniejsze, więc cały czas chcemy promować czytelnictwo, książkę, żeby tą wiedzę i możliwość przyswajania, skupienia była jednak cały czas dłuższa, mimo informacji i technologii informacyjnych, które są na rynku. Zawsze chętnie polecam książkę, świetny relaks, tym bardziej kryminał można czytać w każdym dobrym momencie. Co poza tym? Cały projekt, jeśli trwał, to wydawało nam się, że będzie to czas bardzo króciutki, przysłowiowe 5 minut, natomiast było to kilka miesięcy. Sfinalizowany był w październiku wystawą w wersji drukowanej. Tutaj poprosimy Pana, żeby nam pokazał, jaka jest możliwość wyszukiwania i jaka jest później droga dalszego życia tej wystawy. Młodzi ludzie u nas w bibliotece bardzo chętnie oglądali, nie tylko młodzież, ale również grono nauczycielskie było bardzo mile zaskoczone i bardzo im się podobało. Zachęcam wszystkich, nie tylko w szkołach, ale w jakichkolwiek innych placówkach, aby czymś takim się zaczęli bawić. No i tutaj Pan za chwileczkę nam pokaże, jak dojdziemy poprzez wyszukanie stokrotki i demonów. Mamy tych obrazów całe mnóstwo. W międzyczasie gdzieś tam się pojawił i nasz obrazek, czyli jest też jakaś forma promocji. Zapraszamy do kliknięcia i do wejścia na stronę, gdzie opublikowaliśmy nasz krótki artykuł. Jest pokazany cała forma, cała wystawa, która była w bibliotece. Tutaj na przykładzie dwóch zdjęć, dwóch sytuacji mogliśmy taką namiastkę Państwu pokazać. Natomiast poniżej są wybrane fotografie, sleeve i osoby, które w tym uczestniczyły. Wybraliśmy jedne z najlepszych. Później była weryfikacja kogoś, kto publikował na stronie. Nie wszystkie okładki po wyszukaniu w grafice w Google'ach mogą wyjść, ale te, które są, na przykład Pustynna Guwernantka, jak najbardziej, jeśli wrzucimy, też jest taka możliwość i wyskoczy nasza focia. Promujemy też multimedia, Pokolenie Nienawiści, bardzo dobry film dla młodzieży, rewelacyjny, polecam na godziny wychowawcze. Nowa Ziemia, fantastyka. Generalnie młodzi ludzie wybierali. Po pierwsze wybieraliśmy okładkę, z której można coś zrobić, a po drugie to, co młodzi ludzie czytają i to, co chcą, żeby inni czytali. Zamysłem też było to, tutaj mamy jeszcze panią Justynę Gnyb, która też się przyczyniła i była sprawczynią powstania tego projektu. Też była modelem, przyczyniła się swoją osóbką do zapromowania danej książki. YouTube zrobiliśmy w czerni, bo uważaliśmy, że jednak ta wersja jest lepsza. No tutaj z tym było chyba największy problem, może Julia coś powie na ten temat? Tak, najtrudniejsza była chyba ta właśnie okładka, ponieważ no, są na niej cztery osoby. Później było trudno ustawić tak, żeby jednak te nogi były jakoś w miarę naturalnie, żeby to wyglądało jak najlepiej. I okładka też miała dziwny format, więc trzeba było ją rozciągać, trochę skracać, przycinać, no ale widać efekt. Także to jest właśnie jedno z kolejnych zdjęć. Proponuję, zachęcam do książki YouTube o YouTube, bardzo dobrze napisana. Killer Kennedy, rewelacyjna też pozycja książkowa, polecam, troszeczkę czas ją odkurzyć, ale też warta przeczytania, czyli kiedyś prezydent, jeśli ktoś coś w historii Stanów Zjednoczonych zna, to zapraszam. No i myślę, że jest tu jeszcze kolejna propozycja filmu Fala.
Posłuszeństwo, władza, dyktatura, wystarczył tydzień. Rewelacyjny film też proponuję dla ludzi gimnazjum, klas trzecich i szkół ponadgimnazjalnych. Forma projektu współpracy młodych ludzi z nauczycielem, no niestety kończy się troszeczkę mało ciekawie, przykro, ale zapraszam wszystkich ludzi do zabawy formą, do spełnienia swoich pasji, marzeń. Dzięki temu, że znaleźliśmy, ja niczym Romeo i Julia, troszeczkę czasu dla siebie, współpracujemy. Julia osiąga kolejne sukcesy w konkursach ogólnopolskich, bawi się zdjęciami i myślę, że ta pasja jej zostanie. Ja mogę tylko tyle podziękować za współpracę i zachęcić młodych ludzi do zabawy. Zabawy książką, formą, aparatem, jakąkolwiek możliwością odskoczenia od codzienności. Tyle ja dziękuję. You know that I can kill somebody else.
And I'll be missing the time that I spent with you as long as I can see you. My heart's just floating around and I don't know if I should be anyone near. And I will probably just stare at your face until you know what I'm here for. And please don't hurt me. And I And she was wonderful, everything, every time, and I like I see you. And I was wondering if you could be mine again, if I was there to clean you. And you're the only one I ever want to see. I think there's no return, it's just a mystery. And I was wondering if be mine again if I was there to meet you. And I will probably just stare at your face until you know what I'm here for. And now I see you. And now I see you. And I will call you back. One day thank you.
piosenka, która się nazywa I'll Just Come Over. Teraz będzie ostatnia piosenka, która się nazywa Cold Out There. Mimo tego, że jest stosunkowo ciepło. Ale wieczorem ma być burza, jak mi mówisz, nie? Thank you.
których jeszcze nie znamy. Na, waszych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Na, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Na, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. You've got some.
you blocked me on Facebook. And now you're going to die. Bitch, then girl, then my partner, boom, boom, then my wife.